Dzień dobry. Mamy słoneczko. Pokazuję wam. A też pokazuję o podstawka. Ja nie wiem, czy coś takiego jest. To podstawka jest do kubka. A ja nie wiem, co to. Czy takie coś jest w Polsce? Czy coś było? O. A ja słyszałem, że ta Asia miała coś takiego. Nie wiem. Roxana, Asia, Basia. Ja nie wiem, czy to prawda. Czy to jest takiego coś. Tutaj nic złego nie ma. Kobieta, o. Tu jest, o, podstawka. Taka. Do. Po prostu. O, nawet czy mleko postawić? Widzicie, a tutaj cerata, tu nie jest śliskie. Może to dobre jest, ja nie wiem. Okaże się, jak to się mówi. No, mamy sobotę. O, boczek właśnie. O, właśnie, będę, o, będę mógł sobie wziąć. Ty masz białą kiełbasę. A właśnie chcę pokazać. Podstawka. Nie śliskie, że nie spadło. Chleba muszę wziąć. No z musztardą. Nie z musztardą. Chlebek wziąłem. No niektórzy właśnie. Niektórzy. O. Z
z kim? O. Mogę. Otworzyć tylko. O. Tu położę. Zaraz zobaczymy. Śniadanie. Tak. 11:15. Dobrze się ugotowało. O, pokażę wam to. Majonez. O, on dobrze właśnie gotowany. I wsypałem przyprawę do mięsa mielonego i po prostu bageta taka do zupy. Gorąco. A pokażę, jak to wygląda. Boczek właśnie. O. Widzicie? Pan. Dobra, czanem. O. Właśnie. A to, co będzie dalej, to się ogółem okaże. Pokażę grubszy kawałek, jak to wygląda. O, widzicie? Zaraz dobry. Zaraz podstawka na talerzu. Może komuś się nie podoba. Jak jest?
jest domową. A to, że no, przyjdzie taka chwila, taki moment, że dla którejś kobiety wyznam swoją miłość i powiem, zastanowiłem się nad taką sytuacją w swoim życiu, nie wiem co na ten temat pomyślisz, co, jak postąpisz w swoim życiu, co odpowiesz na to. Przekupiłem. No dobrze, to tłuste takie. Tu siaszek będę. Nie trzeba. Był i piątek, a dzisiaj sobota. Trzeba po prostu spożywać posiłek tak, jak powinno być, a nie po prostu robić, co komu jest wygodnie. No i, a mogę powiedzieć właśnie, wczoraj wieczorem, no to ciemno było. Właśnie chyba, a właśnie brałem coś do jedzenia, zobaczyłem na werandzie, a wyrzuciłem dwie reklamówki. Tam śledzie. Takie, co się kupują greckie śledź, już były po prostu popsute i coś tam jeszcze, jakieś reklamówce, no już tak ugłem to, ugłem śmierdziało, że po prostu nie było można przejść. A jeszcze będzie trzeba je już powolutku tam, muszę pewne rzeczy wyrzucić, wziąć zmiotkę, nie zmiotkę, całe te i po prostu wziąć wiadro, płyn odkażający i po prostu umyć podłogę, żeby to tak jak wcześniej było robione. Ale umyłem to, nie szanuję tego Krzysztof, ponieważ on myśli, że jego, że to jego jest posiadłość, że ja tutaj mieszkam, że ja tu muszę, mógłbym wszystko robić, a on będzie po prostu leżał, co mu wygodnie to będzie robił i po prostu będzie jadł. To właśnie byłem, musiałem Acze do aplikacji, bo po prostu jak się ugłem siku robi Krzysztof, to ugłem nie spuszcza wody, to śmierdzi, a jak wychodzisz, chcesz iść, to po prostu są nieprzyjemne zapachy. U mnie na pewno takiego czegoś w życiu nie było i takiego czegoś nie będzie. Jak naprawdę zamieszkam z tą osobą, która marzy o tym zamieszkać, obiecuję, że będę na pewno troszczył się o swoją kobietę, o dziewczynę, narzeczoną, no, a później żoną. Będzie moją. No tak, mogę tak powiedzieć, tak szybko, szybko, tyle czasu ja o tym mówię, że ogółem powiem prawdę, że mi to się już ogółem znudziło powtarzać dla tych kobiet. Lubią mnie oglądać, to dziękuję wam, lubicie pewne rzeczy,
człowiek pewne rzeczy uwielbia. A to, że w jaki sposób to Krzysztof tak wypowiada się, on ogółem chce, nie, ogółem w jaki sposób dąży do tego, że po prostu powiem stop. Stop, po prostu. Już za dużo sobie pozwoliłeś na to wszystko. Po prostu daj mi odpocząć, daj mi po prostu wyprowadzić się, odpocząć od tego wszystkiego. I po prostu to jest krótko na ten temat. I to będzie niedługo, na pewno tak.